Nadleśnictwo Szklarska Poręba planuje wybudowanie w Jakuszycach specjalnego zbiornika na wodę. Ma on być strategiczną rezerwą służącą do naśnieżania tras narciarskich w przypadku braku naturalnego śniegu. Ma on również służyć zapobieganiu klęskom żywiołowym w tym rejonie. Wchodzimy, proszę Państwa, w następny etap małej retencji górskiej, również z udziałem środków unijnych. Również z Pojsiu, również nazywa się to małą retencją górską, z różnymi zadaniami, ale między innymi postanowiliśmy zbudować niewielki zbiornik w Jakuszycach, który oprócz tych najważniejszych funkcji retencyjnych i poprawienia jakby przyrody, ekosystemu, będzie mógł wspomóc naśnieżanie, o którym mówimy tutaj na trasach biegu Piastów. Jest akceptacja, tak jest, ten zbiornik został wpisany do, to są właściwie dwa małe zbiorniki projektu w CKPS-u, czyli w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tak zwanych projektów zintegrowanych i mamy nadzieję go zrealizować. Ta wiadomość szczególnie ucieszyła Juliana Gozdowskiego, twórcę biegu Piastów. Bo tam jest 2 metry głębokości, 40 metrów długości i 15 metrów szerokości. I tam przez cały czas jest taki napływ wody, że wystarcza w czasie pracy armatki. Czy w tym roku, jak była wykorzystana jedna wydajna armatka, to jeszcze woda się przelewała, czyli odpowiednia ilość wody tam jest. Jest taki opracowany szczegółowo. Inwestycja ma rozpocząć się w tym roku. Będzie to 18 zbiornik służący do przechowywania tak dużej ilości wody na terenie Gór Izerskich.